Pod koniec 1943 roku Niemcy rozpoczęli budowę obiektów RAIS w Górach Sowich na Dolnym Śląsku. W tym kompleksie Osówka. Powstawały systemy obronne na powierzchni ziemi i podziemne sztolnie. Prace przerwano na początku 1945 roku. Ze względu na zbliżającą się Armię Czerwoną i Wojsko Polskie. Po wojnie obiekt został splądrowany i zamknięty. W 1995 roku rozpoczęto zabezpieczanie i adaptację. 9 marca następnego roku pierwsi turyści mogli zobaczyć 650 metrów chodników i wyrobisk. W następnej kolejności udostępniono część zachodnią i północną. Obecnie zwiedzać można 1500 metrów podziemnych korytarzy wyrobisk, hal i bunkrów.